Paweł poznał, jak smakuje grzech. Nie był wolny od pokus i upadków, chociaż doświadczył tak wielkiej miłości Boga. Mimo, że został wybrany na apostoła Jezusa Chrystusa i głosił wszędzie dobrą nowinę, sam musiał zmagać się z wątpliwościami i grzechem. Jego szczególne powołanie nie dało mu supermocy, która ochrania od pokus. Paweł doskonale zdawał sobie sprawę ze wszystkich grzesznych skłonności. Wiedział przecież, jak wiele zła popełnił w życiu i ile niewinnej krwi jest na jego rękach. Jednak ta świadomość wcale nie pozwoliła mu na pogodzenie się z grzechem w swoim życiu, wręcz przeciwnie. Świadomość własnej słabości zmuszała go niejako do oparcia się na kimś większym niż on sam. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała. Wysłannik szatana, abym nie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach. W obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa, albowiem ilekroć nie domagam, tyle kroć jestem mocny. Grzech w życiu Pawła jest paradoksalnie szansą na zawierzenie Chrystusowi po raz kolejny. Poznając Jego miłość, Paweł zdaje sobie już sprawę z całej ohydy, jaką wyrządzają Jego złe czyny. Grzech już nie jest dla niego jedynie łamaniem przepisów prawa, lecz łamaniem serca Bogu. Dlatego podejmuje wysiłek walki z własną słabością, upadkami. Za wszelką cenę nie chce w nich trwać. Ma jednocześnie świadomość, że sam nie jest w stanie poradzić sobie z grzechem. I tutaj znów doświadcza, że miłość Jezusa nie odstępuje od niego, nawet gdy on sam upada i oddala się od Boga. Musi w końcu uznać w pokorze, że po grzechu pierworodnym jest bardziej skłonny do ulegania pokusom niż do bezinteresownej miłości. Nie jest to przyjemne, skoro krzyczał i trzykrotnie prosił pana, by zabrał od niego oścień jego słabości. W odpowiedzi słyszy po raz kolejny dobrą nowinę. Wcale nie polega ona na zwiastowaniu, że zostanie oszczędzony od doświadczenia tej słabości ani uposażony w wyjątkowy hart ducha. Zadanie, które po raz kolejny zmienia jego myślenie, to wystarczy ci mojej łaski. Świętość Pawła nie jest zasługą jego siły, lecz mocy Chrystusa, która od tego grzechu go wyzwoliła. Słaby i grzeszny Paweł osiąga wielką świętość właśnie dzięki temu, że po upadku nie załamuje rąk, nie stwierdza, że nie jest w stanie nic już zmienić, ale zaczyna ciągle od nowa. Sam bowiem namacalnie się przekonał i potem to z odwagą głosił, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Paweł to kochany grzesznik. Innej kolejności nie może być. Żeby stawać do walki z grzechem, trzeba najpierw wiedzieć, że jest ktoś, komu bardziej zależy na mojej wygranej z grzechem, niż mnie samemu. Grzech zabiera dar, który zarówno Paweł, jak i ja otrzymaliśmy od Boga. Dar wolności. Może dlatego Paweł z taką gorliwością błaga, abyśmy nie poddawali się niewoli grzechu. Musisz teraz sam skonfrontować się z pytaniem: czy ty nie rezygnujesz zbyt łatwo po upadku? Na kim bardziej się opierasz na swojej doskonałości czy na mocy Chrystusa? I czy jesteś gotowy, by z tą Jego mocą walczyć o świętość? A co ważniejsze czy dzisiaj, takim, jakim jesteś? Wierzysz, że nie ma takiego grzechu, którego Jezus by ci nie przebaczył.